Adamu. Dzisiejszy przegląd komiksów zaczynamy od właśnie jednej z tych gorących nowości, czyli komiksów, które niedawno zostały opublikowane na naszym rynku. I chciałbym wam przedstawić pierwszy zeszyt z serii Dragon Age Zabójca Magów. Oryginalne wydawnictwo to Dark Horse, natomiast polska oficyna, która podjęła się opublikowaniu naszego rodzimego wydania, jest wydawnictwo Okami, które już gościło na łamach naszej audycji, kiedy omawialiśmy pierwsze zeszyty serii Grimm Fairy Tales, które opowiadało w bardzo specyficzny, inny sposób na temat właśnie interpretacji ogólnej, innej baśni Grimm. Natomiast jakby dużym wyzwaniem dla mnie jest właśnie ten komiks Dragon Age, czyli ta nowa, w ogóle mega zaskoczenie miałem, kiedy dowiedziałem się, że właśnie ten tytuł się pojawi za pośrednictwem tego wydawnictwa, ponieważ pamiętam, jak właśnie z wydawcą, którego serdecznie pozdrawiam, rozmawiałem na MFC i wspominał, że no właśnie są w trakcie negocjacji kolejnego tytułu z takiego większego wydawnictwa, ale jeszcze nic nie mówi, bo to wszystko jeszcze trwa, ja trzymałem kciuki i byłem strasznie ciekaw, co to jest. No i kurczę, okazało się, że chodzi o niemałą markę, jeśli chodzi o gry komputerowe, bo właśnie Dragon Age jest takim produktem, który pierwotnie narodził się na rynku gier wideo. I dlatego to jest tak jakby ciekawe z mojego punktu widzenia, ponieważ tyle co wiem, że taka seria gier istnieje. Natomiast nigdy nie miałem z nią bliższej styczności. Kojarzę oczywiście tam wizualnie mniej więcej, natomiast no nie miałem okazji zagrać i dlatego właśnie jest to dla mnie ciekawe, bo czasem mówimy o komiksach na audycji, takich komiksach, które nadają się dla świeżego czytelnika, którzy podchodzą do jakiegoś tematu, na przykład kiedy mówimy o czymś z DC, albo kiedy głównie chyba ty mówisz o rzeczach z Marvela, że tak, to jest dobry komiks dla kogoś, kto wchodzi w daną postać pod względem komiksów, no ale na dobrą sprawę mówimy o czymś, co w sumie my dobrze znamy, więc ciężko nam tak na 100% w sumie stwierdzić, prawda? To jest bardzo trudne powiedzieć, kiedy się coś bardzo dobrze zna. No tak, ciężko w ogóle też przybliżyć komuś jakiś uniwersum, w którym się człowiek orientuje, bo zaczyna używać tych charakterystycznych nazw, imion bohaterów i zapomina się, że wśród was są osoby, które dopiero po raz pierwszy spotykają się z daną marką. Tak, i dlatego teraz mogę z taką zupełnością, szczerością właśnie wam opowiedzieć, czy Dragon Age Zabójca Magów jest takim komiksem, że kiedy nie kojarzycie tej gier, to czy możecie po niego sięgnąć i coś z niego wynieść? Otóż tak. Otóż jak najbardziej. Ja, nie znając tego uniwersum, przeczytałem ten pierwszy zeszyt, zdaje się, z chyba 5, które zostały wydane w Stanach Zjednoczonych właśnie przez Dark Horse. Mimo że nie znam w ogóle tego świata, został tak napisany, że bez problemu czytelnik wchodzi w ten świat, dostaje wszystkie właściwie informacje, które potrzebuje, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi tak na dobrą sprawę, z kim mamy do czynienia i nie dostajemy nadmiaru informacji również, prawda? Nie ma takiego wielkiego przytłoczenia, że nagle będziemy musieli, nie wiem, Wikipedię sprawdzać, żeby ogarnąć, co tak naprawdę nam pokazano. No i to jest właśnie też najciekawsza rzecz, która chyba na pewno przyciągnie też wielu z was. Mianowicie scenarzystą tego komiksu jest nie kto inny jak Greg Rucka. Jeden chyba z ostatnich takich najpopularniejszych twórców wydawanych u nas. Niedawno się okazywało chociażby, muszę to powiedzieć, Gotham Central. Bardzo, 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 bardzo dobry komiks z DC. Greg Rucka też tworzył Wonder Woman, teraz w sumie do niej nawet właśnie wrócił w ramach DC Rebirth. To jest scenarzysta naprawdę. Nie znam chyba komiksu złego, który on napisał na dobrą sprawę. Ciężko trafić na coś naprawdę, czego, co by się nie spodobało czytelnikowi. I moim zdaniem sposób, w jaki on komiks ten rozpisał, jest właśnie przychylny komuś, kto w ogóle nie zna tego świata. Ja się ani trochę nie poczułem zagubiony w tym, jak czytałem, ponieważ oczywiście ten jakby pierwszy zeszyt ma jakby taki swój, no powiedzmy sobie, jakiś taki minus, który dotyczy praktycznie zawsze wszystkich pierwszych zeszytów jakiejś serii. Większość jakby jego roli jest taka, że no musi wprowadzić do czegoś, co dopiero będziemy tak na dobrą sprawę widzieć w następnych zeszytach. Otóż
Pierwszy zeszyt właśnie wprowadza naszych głównych bohaterów, Tessę i Mariusza. Mariusza, którzy zajmują się, znaczy są najemnikami, którzy wykonują wszelkiego różnego rodzaju zadania. Tutaj cytat z tylnej okładki. Zarabiają na życie, tropiąc i eliminując tych, którzy wykorzystują magię do krzywdzenia innych. No i właśnie tutaj tematyką jest ta magia, gdzie jest taka jakby zakazana forma, kiedy z udział jakby w niej wychodzą żywe istoty, coś co jest zakazane. No nie chcę tutaj za bardzo się zagłębiać w to, żeby wam nie zdradzić zbyt dużo z tej zawartości. No i pierwszy zeszyt, właśnie pierwsza taka akcja, której jesteśmy świadkami, jest takim właśnie wejściem do tych postaci. Idealnie są wprowadzone pod kątem, wiemy właściwie już po tej pierwszej akcji, którą mamy w tym zeszycie, wiemy jakie co cechuje danych bohaterów, co ich napędza do tego, do czego, co robią. No i widzimy też ich jakby w wykonywaniu tej właśnie swoich powinności, więc... Przepraszam bardzo, wiemy dobrze, czym się pałają. No i kiedy już jesteśmy świadkami tej pierwszej akcji, mamy te takie właśnie rozwinięcie potencjalnie tutaj głównego tego wątku, na którym się będzie opierać cała reszta zeszytów, ponieważ do naszych bohaterów przychodzi pewna osoba i chce ich wynająć do wykonania zadania, do którego nasz jeden z głównych bohaterów jest bardzo, bardzo nieprzychylny, ale kiedy dowiaduje się o pewnych szczegółach dotyczące czym się mają zająć, no to jednak zmieniają zdanie i postanawiają wyruszyć wykonać kolejne zadanie, ale coś właśnie im nie pasuje, coś tutaj kolokwialnie mówiąc śmierdzi, coś im nie pasuje i czy rzeczywiście wpadli w pułapkę, czy też nie, no to już chciałbym pozostawić wam do odkrycia. I cóż, to nie jest komiks, który, wiecie, zmieni wasze życie i tak dalej, będziecie o nim myśleć przez kolejne lata, ale to jest komiks, który naprawdę wam na pewno da wam tą fajną formę rozrywki, nie będziecie się czuli oszukani czy zawiedzeni. Ciężko mi teraz powiedzieć właśnie z perspektywy jakby fanów Dragon Age, czy tutaj jak oni oceniają to w kontekście umiejscowienia w tym świecie. Z tego co się dowiedziałem, historia z komiksu nawiązuje w jakiś sposób do gier. Wspomniany jest między innymi autor książek, który zdaje się występuje w jednej z części, chyba Inkwizycja się bodajże nazywała, tutaj gdzieś mi zapisano tą informację, ale mi umkła. W każdym razie ta zeszytówka, swoją drogą, bardzo ładnie wydana. Jak najbardziej polecam sprawdzić, jeśli jesteście szczególnie fanami Dragon Age i nie mieliście do czynienia jeszcze z jakimiś produktami jakby uzupełniającymi cały ten świat, to tym bardziej warto dać szansę, dlatego że wydawnictwo Okami naprawdę przyłożyło się pod kątem tego, żeby ładnie ten komiks został wydany. Zresztą patrz, Filipie, patrz, jak ładnie się logo mieni tutaj na okładce, prawda? Się błysko. Błyska, tak, tak. I to jest naprawdę tak ładnie się wydaje właśnie. Aż mam ochotę wziąć ten komiks, ubrać się w dres i pójść na dyskotekę. Tak się błyska. Tak. I fajna, super jeszcze rzecz, o której, bo ja tak czytam ten komiks i mówię, kurczę, fajnie jakby tak dodali słowniczek, żeby rzeczywiście w kilku kwestiach rzeczywiście się dowiedzieć, czy dobrze rozumiem to, te znaczenie tych... Niech zgadnę, nie dodali słowniczka. Jest! Dwie strony! O kurczę, ale tak, zaskoczenie. To jest mega fajna sprawa, naprawdę. Nie wiem, czy on był w oryginalnym zeszycie, czy to jest tutaj sprawka redakcji wydawnictwa. Niezależnie, bardzo dobra robota. Cieszę się, że coś takiego zostało tutaj zawartego. Takie dodatki są jak najbardziej tak. Potrzebne. Często są, nawet nie chodzi o jakieś nawiązania do innych komiksów, czy w przypadku superhero, czy wyjaśnianie jakichś pojęć, ale też tłumaczeń. Tak często jest w mangach na przykład, że jest jakaś potrawa, jest wytłumaczenie, że to są jakieś kulki, ryżu z czymś, no. Albo chociażby stopka o autorach, to jest banał, ale to jest bardzo potrzebne, bo kurczę, ktoś może nie znać, nie wiedzieć, kim jest ten autor i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o twórców, którzy zajmują się stroną artystyczną, to jest Carmen Carnero, a powiem tak, rysunki w samym komiksie są poprawne. No, szczerze mówiąc, jeśli miałbym powiedzieć, ciężko mi powiedzieć coś więcej, ponieważ to nie jest, ilustracje nie są czymś, czym się wyróżnia na tle jakby innych rzeczy, które pojawiają się na rynku w tych tutaj bardziej mainstreamowych wydawnictwach, w tych zeszytach, które wychodzą co miesiąc, ale to, co przykuło chyba najbardziej uwagę, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, to bardzo ładnie wykonana okładka. Okładka autorstwa bardzo egzotyczne imię, nazwisko, Sachin Teng.
pracę tego artysty polecam sprawdzić w ogóle w internecie. Z tego, co widzę, tutaj są ilustracje nawet wykonywane na zlecenie firmy Mondo, która często produkuje takie bardzo specjalistyczne promocyjne grafiki, na przykład do filmów już starszych i tak dalej. Bardzo polecam przyjrzeć się, zresztą przed sobą mam na przykład niesamowicie przesłodką okładkę do Wojowniczych Żółwi Ninja, gdzie mamy czterech żółwi schowanych w skorupie z broniami tylko poprzyczepionymi do tych skorup, bardzo klimatyczne. W każdym razie okładka naprawdę przyciąga oko. No oczywiście tutaj autor ilustracji wewnątrz jest inny, ale myślę, że się też pod kątem ilustracji nie zawiedziecie. To nie jest jakaś taka, wiecie, masówka robiona na szybko, że tak powiem to. No nie, no powiedziałeś, że poprawne, ale jakby poprawne, ponieważ rysunki nie mają stylu. Chodzi o to, że nie są jakoś charakterystyczne, ale używając innych przymiotników trzeba powiedzieć, że są realistyczne, są bardzo ładne, proporcje, tak, wszyscy ludzie i tak dalej, że dla przeciętnej osoby, która nie szuka w komiksie jakiegoś stylu charakterystycznego, jakiejś takiej grafiki nietuzinkowej, tak, to jest po prostu okej, okay, to jest atrakcyjne dla oka, tak. I dlatego to jest poprawne na tej zasadzie. To jest przede wszystkim, to wiadomo, to nie jest ani też, to nie jest kartun, ani jakiś eksperymentalny, jakaś eksperymentalna forma artystyczna, chociaż no, ja to zawsze powtarzam, ja bardzo lubię zwracać uwaga na to, jak rysownicy jak kładą nacisk na pokazywanie mimiki twarzy, i mi się strasznie bardzo podoba to, jak jest tutaj właśnie rysowana Tessa pod tym względem. Bardzo jest dobrze oddany jej charakter przy tym właśnie, jak jest pokazywane, jak się czasem właśnie zwraca do swojego towarzysza, więc okej, okay, udało mi się jednak powiedzieć coś więcej na ten temat. W każdym razie Dragon Age z wydawnictwa Okami ja osobiście polecam sprawdzić, a my wracamy już za chwileczkę.